Witam, nazywam się Szymon Bartnicki, zapraszam na program Akademia Legii. Mój dzisiejszy gość dołączył do naszego klubu niespełna 4 miesiące temu, a mimo to już kilkukrotnie zdołał zaznaczyć swoją obecność. Kto to taki? Zapraszam na materiał. Nowym piłkarzem Legii Warszawa został Miłosz Kozak. 16-letni zawodnik do klubu z Łazienkowskiej przyszedł z Lecha Poznań. Gra dla Legii była moim marzeniem. Nie chciałem wyjeżdżać jeszcze za granicę, bo według mnie to za wcześnie i chciałbym udowodnić coś w Polsce. W pierwszym odcinku Akademii Legii gości Miłosz Kozak. Cześć Miłosz. Dzień dobry. Miłosz, powspominajmy. Zanim trafiłeś do naszego klubu, prezes Legii Bogusław Leśnodorski napisał na Twitterze: dobry chłopak, właśnie składamy ofertę, Kozak. Twoja prezentacja, wywiad, zdjęcia wywołały sporo szumu w mediach. Przyznasz chyba, że to okoliczności trochę nietypowe jak na juniora i tak oczywiście zachowując odpowiednie proporcje, miałeś okazję poczuć się jak Luis Figo, który przechodził kiedyś z Barcelony do Realu Madryt. Nie no, bez przesady. Luis Figo to legenda futbolu, a ja jestem dopiero na początku swojej przygody z piłką. No ale sam fakt, no to, że Legia mnie przyjęła bardzo miło, za co jestem jej wdzięczny. Kozakiem, który ostatnio narobił tyle szumu przychodząc do Legii, był Bartosz Bereszyński. Czy zanim ty podjąłeś decyzję o przyjściu, to rozmawiałeś z nim, konsultowałeś się w jakiś sposób? No tak, pisałem chwilę z Bartkiem. Namawiał mnie na transfer do Legii. No, powiedział też, że mam być cierpliwy, niczym się nie przejmować, ciężko pracować, no a wszystko przyjdzie z czasem. Wiele osób szokowało bardziej niż transfer, szokowało to, co powiedziałeś w pierwszym wywiadzie. Marzyłem o grze w Legii. Ostro. No, Lech ze mnie zrezygnował, Legia mi zaufała. No, myślę, że każdy chłopak, który odchodziłby z Lecha i nie chciał wyjeżdżać za granicę, tylko zostać w Polsce, no, marzyłby właśnie o grze w Legii, ponieważ to profesjonalny klub, który no, zawsze walczy o najwyższe cele, a w dodatku cały czas się rozwija. Podobnie jak Akademia, no, Rafał Wolski jest we Fiorentinie, Dominik Furman w Tuluzie, no a kilku zawodników też jest w pierwszym zespole Legii. Może niedługo dołączą do niej kolejni zawodnicy z dwójki. No ja też tu przyszedłem, żeby jak najszybciej być w pierwszym zespole. Zanim trafiłeś do Legii, w mediach można było wyczytać, usłyszeć, że interesuje się tobą Liverpool. Pojawiało się tam także kilka innych zagranicznych klubów. Było coś na rzeczy? No tak, no interesowało się mną kilka klubów, no ale zdecydowałem się na transfer do Legii, ponieważ nie chciałem wyjeżdżać jeszcze za granicę. No jestem tu, jestem szczęśliwy, no i nie żałuję tej decyzji. Twoi znajomi z Poznania pogodzili się z twoją decyzją? Jak zareagowali? No znaczy jedni się cieszyli na transfer do Legii, no a inni pytali właśnie dlaczego Legia. No ja nie chciałem wyjeżdżać jeszcze za granicę, tak jak już wcześniej mówiłem. Zdecydowałem się na transfer do Legii. Jestem szczęśliwy, no i nie żałuję tej decyzji. Trener Mariusz Rumak w jednym z wywiadów powiedział o tobie: Miłosz to utalentowany chłopak, ale mieliśmy wątpliwości, czy będzie dalej rozwijał się u nas. Znaczy, Lech to rozdział zamknięty. W Legii na szczęście nikt nie ma wątpliwości, czy będę się tutaj rozwijał. No, w przeciwnym razie no, nie byłoby mnie tu. Zdobyłeś już dla Legii kilka bramek. Chciałem cię zapytać o trafienie z Łomży. Gol wyjątkowej urody, który na naszym kanale YouTube ma już ponad 140 tysięcy wyświetleń. Przyznaj się. Chciałeś tak uderzyć, czy pomogło jednak trochę szczęście? No, znaczy widziałem, że bramkarz wyszedł. Zdecydowałem się na strzał z dystansu. No, może było trochę w tym szczęścia, no ale chciałem umieścić piłkę w siatce. Mi się udało. No i się udało. Chodzę na wasze treningi, bywam na meczach. Posłuchałem, że chłopaki często wołają do ciebie Neymar. Patrzę na ciebie i zgaduję, że chodzi o fryzurę. No, sam nie wiem dlaczego tak na mnie mówią, no ale często sobie właśnie tak żartujemy, ale to tylko świadczy, że jest dobra atmosfera w drużynie. Zdaje się, że Grzesiu Tomasiewicz też ma fajną ksywkę. No, jak on do mnie powie Neymar, to ja mówię do niego Gevo Gevoria, no jest taki piłkarz, gra w Zawiszy, no i tak to wygląda. Słuchaj, 4 miesiące, tak? Prawie już jesteś w Legii. Proszę cię, abyś podzielił się wrażeniami. Jak podoba ci się miasto, klub, jak przyjęli cię koledzy? No tak, z dnia na dzień czuję się tu coraz lepiej.
W klubie panuje naprawdę miła atmosfera. Z chłopakami z drużyny, no, dogaduje się dobrze, no, a miasto naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. A jak spędzasz czas wolny? No, znaczy, czasu wolnego to nie mamy za dużo, wiadomo. Treningi, mecze, szkoła. No, ale jak już znajdziemy ten czas wolny, no to robimy z chłopakami w internacie turniej FIFA, no i gramy. Jaką drużyną grasz? Realem Madryt. No to pochwal się, jak ci idzie. To znaczy różnie. Raz wygrywam, raz przegrywam. Ale muszę przyznać, że ciężko mi się gra z Mateuszem Wieteską. Dobry też jest Arkadiusz Górka, no ale wygrałem z nim na przykład ostatnio 2-0. Ogólnie to decyduje dyspozycja dnia. Powiedz mi proszę na koniec, czego ci życzyć? No przede wszystkim to zdrowia, żeby kontuzje mnie omijały. No a reszta mam nadzieję, że przyjdziesz czasem. I tego ci życzę, Miłosz. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. A państwa zapraszam na kolejny odcinek Akademii Legii. Zaglądajcie na naszego Twittera i Facebooka oraz na stronę akademialegia.com. Do zobaczenia.